Kończymy dzisiaj nasze krótkie rekolekcje adwentowe, których tematem było dzieciństwo duchowe. W sposób szczególny w doktrynie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. A żeby nas przygotować na to spotkanie, które nas czeka z Dziecięciem Jezus w czasie Bożego Narodzenia i z odwiecznym Sędzią w czasie naszej śmierci, kiedy będziemy musieli stanąć przed Panem Bogiem. Święta Teresa ukazuje nam darmowość łaski. Łaska, która jest darmo dana po to, ażeby nas zbawić. Ta uprzedzająca miłość Boża, która jest skierowana do nas, o ile my jesteśmy mali, o ile jesteśmy rzeczywiście słabi i pokorni wobec Boga, to ta miłość Boża się rozlewa w sposób niesamowity. Wielkim tutaj przykładem jest Najświętsza Maria Panna. Dosłownie niedawno obchodziliśmy święto niepokalanego poczęcia. 8 grudnia jest zapewne świętem bliskim nam wszystkim. Wszyscy z wielką czułością rozpamiętujemy ten pierwszy moment istnienia Najświętszej Marii Panny, moment wyjątkowy w dziejach rodzaju ludzkiego, a mianowicie moment, w którym nie zostało przekazane to nieszczęsne dziedzictwo grzechu pierworodnego. Dlaczego tak się stało? No boż jest to uprzedzająca łaska Boża. Bóg oczywiście wobec Matki Najświętszej ma szczególny plan. Chce, żeby była Bożą rodzicielką, ażeby urodziła Syna Bożego. Ale dzieje się to tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg tak chce i Bóg pragnie udzielić swojej łaski. Matka Boża jeszcze nie zdążyła żadnym swoim aktem ludzkim zasłużyć na jakąkolwiek łaskę, a Bóg już ją obsypał w obfitości do tego stopnia, że jest cała święta, pełna łaski. Pełna, to znaczy, że nie brakuje jej żadnej łaski. I tak się dzieje, że również i nam Bóg daje uprzedzającą łaskę. Chociaż nasza kondycja nie jest podobna do Najświętszej Marii Panny, ponieważ zadania, które Bóg nam powierza, nie są współmierne do tych, które zostały powierzone Najświętszej Marii Pannie, ale przecież Bóg wyszedł pierwszy z inicjatywą. Zanim my mogliśmy się czymkolwiek się wykazać, Bóg powołał nas do wiary. Bóg udzielił nam tej łaski sakramentalnej, która oczyściła nas z grzechu pierworodnego. Dał nam łaskę uświęcającą, czyli by zaszczepił w nas, można powiedzieć, ten gen świętości, który ma doprowadzić rozwój naszego duchowego organizmu do pełnej świętości. To Bóg nam dał, chociaż myśmy w żaden sposób się nie wykazaliśmy jeszcze i w żaden sposób nie zasłużyliśmy na tą łaskę. Bóg daje swoje łaski dlatego, że nas kocha miłością, która jest miłością odwieczną, która jest miłością od zawsze, odkąd istnieje Bóg, odtąd jest w Nim miłość konkretnie do nas, do każdego z nas z osobna. W to wątpić nie możemy, bo byłoby to niewątpliwie bluźnierstwem wobec Pana Boga. Bóg jest niezmienny w swoich postanowieniach. I Bóg niewątpliwie w każdej sytuacji przybliża się do nas, ażeby w każdym momencie naszego życia dać nam to, co jest nam potrzebne, bo jest Ojcem, bo jest tym, któremu szalenie zależy na nas. I tutaj, drodzy wierni, rozpoznanie tego działania Bożego nie jest łatwe dla nas. Chociaż Bóg ukazuje nam swoje działanie, daje nam przykłady tego swojego działania, i w porządku tym przyrodzonym, i w porządku nadprzyrodzonym. Gdybyśmy się tylko przyjrzeli, byśmy mogli zauważyć wiele tych znaków, które świadczą o tym, że Bóg przychodzi jako pierwszy, ażeby dać nam to, co jest nam potrzebne do naszego dobrego rozwoju duchowego. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus doświadcza tego bardzo wyraźnie właśnie na tych dwóch poziomach w swoim życiu, chociaż można powiedzieć, ktoś inny, niespostrzegawczy, przeszedłby ponad tymi znakami, zupełnie ich nie zauważywszy. Natomiast ona jest bardzo spostrzegawcza w obserwacji swojego życia i widzi te ślady Bożej obecności w jej konkretnym życiu. Najpierw to, co jest zupełnie zwyczajne, przyrodzone, Teresa doświadcza i zaczyna rozumieć miłość Bożą poprzez swoją rodzinę. Ona przychodzi na świat w rodzinie wielodzietnej, jako ostatnie dziecko.
I jest kochana bardzo przez swoją mamę, która została wezwana na Boży Sąd, kiedy Teresa miała 4 lata, przez swojego ojca i przez swoje starsze siostry. Jest jako najmłodsza otaczana wszelkimi pieszczotami, chociaż ona w żaden sposób nie zasłużyła na to, tylko dlatego, że jest. Ojciec ją miłuje, chociaż w tej miłości dobrze ją wychowuje, robi wszystko, żeby nie wpadła w próżność, ale każdą okazję wykorzystuje do tego, żeby okazać jej swoje przywiązanie, swoją miłość, swoją czułość, bo jest dobrym ojcem. I dla Teresy ten obraz jej ojca od razu automatycznie przenosi się na obraz Ojca Niebieskiego. Więc skoro jej ojciec, chociaż jakby nie ma od strony utylitarnej żadnego pożytku z tej córki, ale miłuje ją tak bardzo i tak bardzo otacza ją swoją czułością, to ona zdaje sobie sprawę, że dla Ojca Niebieskiego jest jeszcze bardziej, ona jest nieużyteczna, a zarazem jeszcze bardziej kochana. I dlatego też ona nie ma nigdy właściwie jakby takiego problemu z miłością ojcowską Boga, dlatego że ma dobry przykład w swojej rodzinie. I stąd też, drodzy wierni, to jest bardzo istotne, tak tutaj na marginesie mówiąc, ażeby nasze rodziny, te katolickie rodziny były rzeczywiście taką oazą miłości, w której dzieci będą się uczyły miłości Pana Boga. Będą doświadczały od swoich rodziców tego, czym jest miłość rodzicielska i będą przenosiły to, ten ziemski, niedoskonały obraz na Pana Boga. Jest wielką katastrofą, jeżeli w katolickich domach nie ma jedności, gdzie jest szorstkość, złość, kłótnie, nieustanne jakieś poniżanie siebie nawzajem, czy też jakakolwiek pewna forma przemocy psychicznej, czy wręcz fizycznej, jakieś różne patologie, niesamowicie źle to działa na rozwój duchowy dzieci. Te dzieci w pewnym momencie odrzucają Boga, ponieważ nie są w stanie zrozumieć, że ktoś może kochać bezinteresownie. One patrzą przez pryzmat swoich rodziców na cały świat, na Boga i na wszystkich innych ludzi i każdego postrzegają właśnie w taki sposób, że każdy gdzieś tam jest podły, każdy jest zły, każdy jest okrutny. Natomiast jeżeli dostają dzieci od swoich rodziców taki piękny, wzniosły przykład, to ten przykład to jest niesamowicie dobry, ważny zasiew w duszach tych dzieci, bo zdajemy sobie sprawę, że toczy się walka o duszę dzieci, o duszę młodego pokolenia. Nie uszczerzymy tych dzieci w zupełności od wpływów świata. Ten świat, być może będziemy go powstrzymywali, żeby się nie wdzierał do umysłów dzieci od razu, natychmiast, ale wcześniej czy później ten świat uderzy i ten świat zachwyci. W mniejszym lub większym stopniu, ale gdzieś tam w głowie się zawiruje młodym ludziom, ale ten zasiew prawdziwej miłości wyda owoc, kiedy rozczarują się młodzi ludzie tą miłością, którą daje świat. I wtedy będą mieli do czego wrócić, jak marnotrawny syn przypomną sobie Ojca, przede wszystkim tego niebieskiego, ale przypomną go przez Ojca i Matkę ziemskich. I stwierdzą, że przecież Ojciec mimo mojej podłości i głupoty dalej mnie kocha i jest w stanie mnie przygarnąć. To być może najpiękniejsza rzecz, którą można dać swoim dzieciom. I o to trzeba się starać. Teresa też doświadcza Bożej miłości w sposób nadprzyrodzony. I są to rzeczy, które, tak jak już wspomniałem, inni być może by nie zauważyli, ale ona widzi to i dostrzega, że to nie jest jakiś przypadek, tylko to jest rzeczywiste działanie Pana Boga. Teresa zapada na dziwną chorobę, tak to zostało nazwane, dziwna choroba. Pewna forma nerwicy, pewnej jakiejś depresji. Trudno to w ogóle jakoś ująć w jakieś konkretne terminy medyczne. I to spowodowało, że rzeczywiście były takie napady, że no trudno było mieć z nią jakikolwiek kontakt, trzeba było ją wiązać, bo się rzucała, bo się uderzała głową o ścianę i tak dalej, i tak dalej. No generalnie
Żadne leczenie nie pomagało i ojciec jej po prostu dał na nowennę mszy w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. I gdy było odprawiane te msze święte za uzdrowienie Teresy, tuż pewnego dnia Teresa dostrzegła uśmiech na figurze Matki Bożej, która stała niedaleko jej łóżka. Spostrzegła uśmiech, który napełnił jej serce ciepłem i światłem. I została uzdrowiona. Wszystko minęło właściwie natychmiast. Skończyło się to całe nieszczęście, w którym ona się znajdowała. Cud, na który w żaden sposób nie zasłużyła, nie wyprosiła. A Bóg dał ten cud w tak bardzo spektakularny, a zarazem tak bardzo prosty sposób. Ona natychmiast stała z łóżka, chociaż dotychczas nie mogła tego zrobić. Bóg dokonuje w jej życiu jeszcze następnego cudu, kiedy uzupełnia to działanie, ponieważ po tym pierwszym uzdrowieniu, po tym uśmiechu Najświętszej Maryi Panny, pozostało w niej, pozostała pewna nadwrażliwość, płaczliwość, takie zbyt mocne skoncentrowanie się na sobie. Bardzo łatwo było ją doprowadzić do płaczu, potem płakała dlatego, że wcześniej płakała i generalnie no, była bardzo no, trudną przez to osobą. Należało rzeczywiście się zachowywać przy niej bardzo delikatnie, żeby na właśnie najmniejszy szczegół jakoś ją tam by nie dotknął. I znowuż nie było na tą niedojrzałość Teresy żadnego lekarstwa, oprócz tego, które daje jej sam Pan nasz Jezus Chrystus. Pisze ona w taki sposób: dniem, w którym otrzymałam łaskę dojrzałości, czyli mego całkowitego nawrócenia, był 25 grudnia 1886 roku. Wróciliśmy właśnie z pasterki, podczas której miałam szczęście przyjąć Boga siły i mocy. W drodze powrotnej do Bissonnette cieszyłam się, że pójdę zabrać moje buciki z kominka. Ów stary zwyczaj sprawiał nam w dzieciństwie tak wielką radość, że Celina chciała mnie nadal traktować jak małe bobo, ponieważ byłam najmłodsza w rodzinie. Tata lubił patrzeć na moją radość, słuchać wesołych okrzyków towarzyszących wyciąganiu coraz to nowych niespodzianek z zaczarowanych bucików. Radość zaś mego króla, tutaj mówi o swoim ojcu, potęgowała moje szczęście. Jezus chciał mi jednak pokazać, że wyzwalając mnie z dziecinnych słabostek, odbierze mi również te niewinne radości. On to dopuścił, że tatuś, będąc zmęczony po powrocie z pasterki, okazał znudzenie na widok moich bucików stojących na kominku i wyrzekł słowa, które mnie bardzo zabolały. Całe szczęście, że w tym roku będzie to wreszcie po raz ostatni. Szłam właśnie na górę, by zdjąć kapelusz. Celina, która znała moją wrażliwość, spostrzegłszy łzy w moich oczach, sama była bliska płaczu, ponieważ kochając mnie bardzo, zdawała sobie sprawę, jak mi było przykro. Tereso, zwróciła się do mnie, nie schodź, będzie ci za trudno teraz oglądać buciki. Tymczasem Teresa już nie była ta sama. Jezus przemienił jej serce. Tłumiąc łzy, zbiegłam ze schodów i powstrzymując bicie serca, wzięłam moje buciki, stawiając je przed tatą, po czym wyciągałam radośnie całą zawartość, promieniejąc szczęściem jak królowa. Tato śmiał się i zdawał się być zadowolony, a Celina myślała, że to sen. Na szczęście była to słodka rzeczywistość. Teresa odzyskała na zawsze moc duszy, którą utraciła w wieku lat 4,5. Otóż widzimy tutaj to działanie łaski Bożej wobec tejże świętej Teresy. Znowuż Bóg daje jej łaskę zupełnie niespodziewanie, zupełnie nie zasłużyła na to, a mimo to dostaje ogrom łask, ponieważ serce Boże jest czułe. Tą czułość serca Bożego widzimy chociażby w wielu też w innych momentach jej życia, ale jeden chciałbym przytoczyć już moment niedługo przed śmiercią, kiedy w wieku 24 lat chora na gruźlicę strasznie cierpiała. Pisze takie słowa: trawiona gorączką, pożerana pragnieniem, poddawałam się zabiegom infermerki, która przyszła, żeby postawić u jej nóg bańkę z gorącą wodą i posmarować piersi jodyną.
ale nie mogłam powstrzymać się, by nie poskarżyć się Panu naszemu. Mój Jezu, powiedziałam mu, widzisz sam, jak goreję, a jeszcze gorąca i ognia mi dodają. O, gdybym zamiast tego wszystkiego miała choć pół szklanki wody, jakąż by mi to przyniosło ulgę. Jezu mój, Twoje dziecko jest bardzo spragnione, ale cieszy się, że brak mu tego, co konieczne, bo do Ciebie może stać się podobniejsze i przyczynić się do zbawienia duszy. Infirmerka wyszła i miała powrócić dopiero nazajutrz rano. Jakież wtedy było moje zdziwienie, gdy w kilka minut później przyszła, niosąc orzeźwiający napój. W tej chwili przyszło mi na myśl, rzekła do mnie, że może siostra ma pragnienie. Postanowiłam odtąd co wieczór przynosić ten napój. Bóg, który nas kocha, troszczy się o każdą naszą potrzebę. Bóg pochyla się nad każdą naszą troską, ale warunkiem, który jest tutaj nieodzowny również z naszej strony, ażeby to działanie Boże było skuteczne, jest dobre i właściwe usposobienie naszego serca. Święta Teresa poucza nas, że za miłość płaci się miłością. Kiedy ona doświadcza tego, że nie jest w stanie, nie ma możliwości, żeby czynić wielkie rzeczy, postanawia rzucać Panu Jezusowi drobne kwiatki, małe, drobne ofiary, które chce ponosić dla Zbawiciela, żeby mu sprawić radość, a żeby mu przynieść właśnie jakąś pociechę w tym świecie, w którym raczej rzucają w niego kamieniami. Czymże są te małe kwiatki, które ona rzuca pod jego stopy? To są różne małe akty miłości, różne małe umartwienia jej woli, które na pozór są niewidoczne dla nikogo. Dlatego też nikt nie dostrzega, albo bardzo niewielu dostrzega wyjątkowość duszy Teresy, ale ona chce przez te małe akty sprawiać przede wszystkim radość samemu Zbawicielowi. I dalej, Teresa, mimo że doświadcza swojej małości, swojej słabości, to nie ulega zniechęceniu. Nie poddaje się i nie mówi, że nie warto walczyć o świętość, nie warto troszczyć się o to, żeby Panu Jezusowi sprawiać radość, tak jak to niestety teraz się dzieje w ramach wszystkich tego fałszywego podejścia do miłosierdzia Bożego, można powiedzieć wprost luterańskiego, że rób ta, co chce ta, no, wszystko jest można, Pan Bóg wszystko i tak wybaczy. Teresa wręcz przeciwnie, stara się, ponieważ kocha, stara się, ażeby móc adekwatnie odpowiedzieć na tą miłość, ale zdaje sobie sprawę, że brakuje jej sił, ażeby wejść po stopniach doskonałości aż na sam szczyt. I cóż robi? Mówi, jestem jak małe dziecko, które chce się wdrapać na schody, ale wysiłki moje nie przynoszą tego upragnionego skutku. Podnoszę moją nóżkę, próbuję wejść na pierwszy stopień, spadam z tego pierwszego stopnia, ale nie poddaję się. Nie leżę, nie płaczę, tylko na nowo powstaję i na nowo próbuję wejść na ten pierwszy stopień. I niezależnie ile razy spadnę, tyle razy ponowię moją próbę. I efekt tego jest taki, że Ojciec Niebieski, który jest u szczytu doskonałości, widząc moje starania nieudolne i nieskuteczne, ulituje się nade mną i zejdzie aż na sam dół, weźmie mnie w swoje ramiona i zaniesie mnie na górę doskonałości. Drodzy wierni, tak się dzieje. Iluż z nas wielokrotnie próbowało uporać się z różnymi duchowymi problemami. I często konfesjonał pokazuje to, że mimo wysiłków, często wieloletnich, nie było żadnej poprawy. I potem przychodził ten moment, kiedy Pan Bóg dawał łaskę szczególną i to, co wydawało się być problemem nie do przejścia, stawało się banalnie prostym. Banalne, proste rozwiązanie Pan Bóg podsuwał i wszystko się okazywało układać tak, jak należy. Jesteśmy trochę tak, jak ci apostołowie w łódce, którzy wiosłowali całą noc i nie mogli przybić do brzegu, bo wiatr był przeciwny. Aż przyszedł Pan, wszedł do łodzi i okazało się, że są u brzegu. Więc pamiętajmy o tym, że w tych wszystkich zmaganiach, w tych wszystkich trudnościach Bóg nas nie pozostawia samych, ale zarazem chce z naszej strony
żebyśmy się wykazali tym duchem determinacji, żebyśmy mieli oczy i serce orła, jeżeli nawet brakuje nam jeszcze skrzydeł orła, a żebyśmy się wpatrywali w cel i do tego celu dążyli. Z miłości do Pana Boga, a On, widząc nasze starania, zniży się do nas, bo to jest w Jego naturze, zniżać się do nas, weźmie nas w swoje ramiona i zaniesie nas na szczyt góry doskonałości. Amen.